telefon jest tak naprawdę małym komputerem i może zdarzyć się tak, że na tym komputerze, a właściwie telefonie, zainstaluje nam się wirus, który może chcieć wykorzystać tą naszą aplikację bankową do tego, żeby nas okraść, a pamiętajmy o tym, że na koncie zwykle mamy o wiele większe pieniądze niż na przykład ta kwota, którą nosimy w portfelu. Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest to, żeby na swoim telefonie mieć aktualny program antywirusowy. Warto też pamiętać o tym, że jeżeli jest nowy wirus, to antywirus może go nie rozpoznać, więc starajmy się też robić wszystko, żeby nie zainstalować tego wirusa w swoim telefonie. Kiedy instalujemy jakieś aplikacje, to warto to robić z oficjalnych sklepów, takich jak Google Play czy App Store, bo te sklepy sprawdzają te aplikacje, czy one na pewno są bezpieczne. Poza tym w telefonach mamy zwykle włączoną taką blokadę instalacji aplikacji właśnie spoza takich oficjalnych źródeł, więc warto ją zostawić włączoną. Ważna rzecz jest też taka, że na telefonach bardzo często sprawdzamy teraz maile i w tych mailach niestety często przestępcy przesyłają nam wirusy w postaci załączników do maili, albo też linków, które kierują nas na jakieś strony zawirusowane, albo takie, które do złudzenia przypominają strony bankowe. Przestępcy często podszywają się w tych mailach pod na przykład różnego rodzaju firmy znane, instytucje, więc jeżeli dostaniemy załącznik niespodziewanie, no to lepiej skontaktować się wtedy z taką firmą, instytucją. W takim załączniku może być właśnie wirus, a taki wirus potem na przykład rozpozna, kiedy my klikamy w aplikację mobilną swojego banku, chcemy ją włączyć i on wtedy wyświetla nam komunikaty, które wyglądają dokładnie jakby pochodziły właśnie z tej aplikacji bankowej, no i one pewnie będą próbowały od nas wyłudzić, czy to loginy, hasła, czy jakieś inne dane, które potem pomogą przestępcom ukraść nasze pieniądze.